Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 181. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 116, wersety od 1 do 9. Alleluja! Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha Swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu. Popadłem w ucisk i udrękę, ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj me życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a on mnie wybawił. Powróć, moja duszo, do swego spokoju, bo pan ci dobro wyświadczył. Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy od łez, moje nogi od upadku. Będę chodził w obecności pańskiej w krainie żyjących. W ostatnich trzech rozdziałach księgi Tobiasza, od rozdziału dwunastego do 14, anioł Rafał ujawnia swoją boską misję, przynosząc uzdrowienie i uwolnienie, co skłania Tobiasza i jego rodzinę do chwały Bogu za jego miłosierdzie. Ta część księgi pokazuje, jak wiara, posłuszeństwo i wdzięczność prowadzą do bożych błogosławieństw i mądrości na całe życie. A kiedy skończyło się wesele, tobiasz zawołał swego syna Tobiasza i powiedział do niego: Dziecko, bacz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z Tobą w drogę i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty. A on mu odpowiedział: Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną. On mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił. Srebro ze mną przywiózł, a ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę? I rzekł mu tobiasz. Sprawiedliwą jest rzeczą dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie, wracając. Poprosił więc go do siebie i rzekł: weź połowę wszystkiego, coś, wracając, miał przy sobie, jako swoją zapłatę, i idź do domu zdrów. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich. Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie Wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Już was pouczyłem i powiedziałem, piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże. A teraz, gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed Majestatem Pańskim, tak samo gdy chowałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. I powiedział do nich: Przestańcie się lękać, pokój wam, uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki mojej życzliwości, lecz z woli Boga. Jego uwielbiajcie po wszystkie dni, jemu śpiewajcie hymny. Patrzyliście, a ja nic nie jadłem, mieliście tylko widzenie. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu. Oto ja wstępuję do tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało. I odszedł. Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie jego dzieła, że ukazał się im Anioł Boży. I rzekł Tobiasz starszy: Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i Jego Królestwo. Ponieważ On chłoszcze i okazuje miłosierdzie, posyła do otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady. A nie ma nikogo, kto by uszedł jego ręki. Wysławiajcie go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi i tam okazywał wam swoją wielkość. Wynoście go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On jeden jest Panem i Bogiem naszym. On jeden, Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. On wychłoszcze was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, między którymi zostaliście rozproszeni. A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do Was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed Wami. Teraz zaś spójrzcie, co on wam wyświadczył, i dziękujcie mu pełnym głosem. Błogosławcie pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków. Ja zaś wysławiam go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników ukazuję moc i wielkość jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed nim sprawiedliwie. Kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie. Uwielbiam Boga mego, a dusza moja króla nieba i będzie się radować z majestatu jego. Niech wszyscy mówią i wysławiają go w Jeruzalem. Jeruzalem, miasto święte. On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. Wysławiaj Pana godnie i chwal króla wieków, aby znów odbudował Twój namiot z radością. Aby rozradował w tobie jeńców i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych po wszystkie pokolenia na wieki. Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają w swych rękach dla króla nieba. Całe pokolenia będą cię radowały a imię wybranej przejdzie na pokolenia na wieki przeklęci wszyscy którzy twardo o tobie się wyrażą przeklęci niech będą wszyscy którzy cię burzą i wywracają mury twoje i ci wszyscy którzy wieże twoje obalają i palą twoje domostwa a błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy którzy czczą ciebie wtedy idź i raduj się z powodu synów sprawiedliwych bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków. Szczęśliwi, którzy Cię miłują i szczęśliwi, którzy się cieszą z Twego pokoju. Szczęśliwi wszyscy Ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami Twymi, ponieważ w Tobie cieszyć się będą i oglądać wszelką radość Twoją na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla, ponieważ Jeruzalem będzie odbudowane, w mieście dom jego po wszystkie wieki. Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego ujrzy Twoją chwałę i uwielbiać będzie króla nieba. Bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury Twoje z drogich kamieni. Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota, a wały obronne z czystego złota. Ulice Jeruzalem wyłożone będą rubinami i kamieniami z ofiru. Bramy Jeruzalem rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: Alleluja! Niech będzie uwielbiony Bóg Izraela! A błogosławieni będą błogosławić imię święte na wieki i na zawsze. Koniec słów hymnu pochwalnego Tobiasza. Umarł on w pokoju, mając 112 lat, i pochowano go okazale w Niniwie. A miał 62 lata, kiedy zaniewidział. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał jałmużny. Nadal wielbił Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu. A kiedy miał umierać, przywołał swego syna Tobiasza i napomniał go, mówiąc: Synu, Wyprowadź stąd Twoje dzieci i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Aszura i Niniwe, oraz to wszystko, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg posłał, i nic nie będzie ujęte ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii, aniżeli w Asyrii i Babilonii. Zatem wiem i wierzę, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich żyznej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jeruzalem będą spustoszone, a dom Boży w żałobie. I pozostanie spalony do czasu. Wtedy znowu Bóg się zmiłuje nad nimi, i znów skieruje ich Bóg do ziemi Izraela. I odbudują znowu dom, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której wypełni się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują okazale Jeruzalem, i w niej odbudują Dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy Izraela. I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga. Odrzucą więc wszyscy swoje Bożki i tych, którzy ich całkiem wiedli na manowce, a będą uwielbiali Boga wiekuistego w sprawiedliwości. Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w prawdzie i zgromadzą się razem. A przyjdą do Jeruzalem i zamieszkają bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nieprawość znikną z całej ziemi. A teraz dzieci, przykazuję wam służcie Bogu w prawdzie i czyńcie to, co jest miłe przed Jego obliczem. Dzieciom waszym niech będzie nakazane wykonywanie sprawiedliwości i dawanie jałmużny. Niech pamiętają o Bogu i wielbią imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i całą swą mocą. Teraz Ty, dziecko moje, wyjdź z Niniwy i nie zostawaj tu. Od dnia, w którym pochowasz swoją matkę obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj dłużej w tych okolicach. Widzę bowiem, że jest tu wiele niesprawiedliwości i dokonuje się wiele podstępu, a ludzie się nie wstydzą. Popatrz, dziecko, co uczynił Nadab swemu żywicielowi Achikarowi. Czyż nie został on żywcem strącony na dół do ziemi? Ale Bóg wynagrodził mu to poniżenie przed obliczem tamtego. Achikar wyszedł na światło, a Nadab poszedł do wiecznych ciemności, ponieważ czyhał na życie Achikara. Ponieważ dawał on jałmużnę, uniknął sideł śmierci, które zastawił na niego nadab. A nadab wpadł w sidła śmierci i zgubił samego siebie. Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie jałmużny, a jakie popełnianie nieprawości, że mianowicie ona zabija. A oto dusza moja opuszcza mnie. Położono go więc na łóżku i umarł. Pochowano go okazale. A kiedy umarła jego matka, Tobiasz pochował ją obok swego ojca. Potem wywędrował on sam i jego żona do Medii i zamieszkali w Egbatanie u swojego teścia Raguela. A Tobiasz opiekował się nimi ze czcią i pochował ich w Egbatanie w Medii. I odziedziczył majątek po Raguelu i po swoim ojcu Tobiaszu. I umarł otoczony czcią w sto siedemnastym roku życia. A przed swoją śmiercią przekonał się na własne oczy o upadku Niniwy i widział jej jeńców prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. I błogosławił Boga za wszystko, co on uczynił synom Niniwy i Asyrii. I cieszył się przed swoją śmiercią z powodu Niniwy i uwielbiał Pana Boga na wieki wieków. W drugim rozdziale listu do Galatów święty Paweł opisuje swoją wizytę w Jerozolimie, gdzie liderzy Kościoła uznają jego misję do Pogan, potwierdzając, że usprawiedliwienie pochodzi z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Paweł konfrontuje Piotra w Antiochii za hipokryzję, podkreślając, że zarówno Żydzi, jak i Poganie są zbawieni przez wiarę, a nie przez przestrzeganie prawa Mojżeszowego. Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród Pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę, lub nie biegłem na próżno. Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że jest Grekiem. A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Na przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda Ewangelii. Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą jakimś poważaniem, jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia. U Boga nie ma względu na osobę. Otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi dodawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie. Stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan. Oni zaś do obrzezanych. Byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala. Bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania To jego nieszczere postępowanie Podjęli też inni pochodzenia żydowskiego Także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą Zgodną z prawdą Ewangelii Powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich Jeżeli ty, choć jesteś Żydem Żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan A nie wśród Żydów to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa. By osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. Żadną miarą. A przecież wykazuje, że sam przestępuję prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.